Szóste Forum Rolników i Agrobiznesu Świnie. Jesteśmy w Aleksandrowie Łódzkim. Bardzo ważny dzisiaj ruszany temat. Dobrostan świń. Ze mną Maria Herwart, Topix Norswin. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiejsze wasze wykłady dosyć dużo mówiły o tym, w jaki sposób firmy genetyczne i genetycy mogą wpływać na dobrostan. Rozjaśnij trochę więcej. To wpływać to dużo powiedziane, ponieważ te cechy dobrostanowe czy behawioralne są nie za bardzo odziedziczalne. To jest ich główna cecha dla nas utrudniająca życie, ponieważ w wielu przypadkach to jest tylko 20% odziedziczalności, w związku z czym praca czy załatwienie problemów dobrostanowych genetyką jest trudne. Co nie znaczy, że nie pracujemy i co nie znaczy, że nie szukamy rozwiązań. Generalnie praca nad tym, żeby zwierzęta były spokojniejsze, bardziej socjalne i wpływały na siebie pozytywnie, też przynosi efekt w tym dobrostanowym myśleniu. W związku z czym my naprawdę dużo staramy się robić, zarówno zbierając dane i śledząc to, co się da na fermie zaobserwować, no a potem wprowadzić do programów hodowlanych. I no, mieliśmy okazję wysłuchać wykładu od Niemcu, który od 10 lat produkuje świnie z długimi ogonami. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie genetyka, ale też sposób zarządzania fermą i żywienia i wielu innych elementów, które trzeba brać pod uwagę, żeby te warunki zapewnić i móc takie świnie hodować. Czyli temat bardzo trudny, hodowla świń z długimi ogonami, który dla naszych producentów dzisiaj wydaje się niemożliwy, przy odpowiednio dobranych zwierzętach, opiece i zachowaniu jest możliwy. Jest możliwy i myślę, że to jest niestety wyzwanie, które musimy podjąć i prędzej czy później to nastąpi. My staramy się też obserwować zwierzęta no, praktycznie na każdy możliwy sposób i warto też wspomnieć o tym, o czym mówił kolega, nasz szef zajmujący się programami genetycznymi, gdzie stwierdzono na przykład, że te zachowania agresywne czy kanibalistyczne mogą być wywoływane nawet nekrozami powstającymi już w ciąży. W związku z czym wiele elementów trzeba brać pod uwagę i myślę, że jeszcze jest wiele elementów, o których nie wiemy, a które nam potem pokażą i pomogą rozwiązywać te problemy. Ja na tę chwilę bardzo dziękuję. Ja również. A Państwa zapraszam do najbliższych wydań Top Agrar Polska, gdzie będziemy szerzej opisywać ten temat, który dzisiaj szczegółowo zgłębialiśmy. Staramy się. Do zobaczenia.